Dzień zdawałoby się jak każdy inny. Siadłem wygodnie na fotelu, włączyłem zasilanie, odpaliłem swoją potężną maszynę i byłem już całkowicie gotowy do gry. Tym razem wybór padł na Battlefielda 5, czy jak to woli Battlefielda V. Zaczęła się gra. Oczywiście, jak mam to w zwyczaju, fragowałem niezliczone ilości przeciwników. Szło mi tak dobrze, że mijała godzina za godziną i nie spostrzegłem się, że przy komputerze spędziłem już naprawdę dużo czasu. Aż do momentu, gdy zmorzył mnie sen. Popatrzyłem na zegarek, była godzina za 15 pierwsza w nocy. Stwierdziłem, że starczy tego dobrego. Co zostało jeszcze zrobić? Oczywiście przebrać się w piżamę. Zaścielić elegancko swoje łoże. No i można zalegać, aby odpocząć po ciężkim dniu gracza. Ostatnie melancholijne spojrzenie na komputer i można spać. A no, przed tym jeszcze oczywiście zgasić światło. Wtem na skutek całodniowego stresu i niezbilansowanej diety zacząłem śnić. Ale moi drodzy, nie był to sen przyjemny. Śniły mi się rzeczy straszne. Nawiedził mnie okrutny koszmar. Wszystko sztuczne. Wszystko sztuczne. To nieprawda. To nieprawda. Słabe fikcja. Słabe fikcja. Nie macie. Nie widzi się w odbiciu. Nie macie. Słabe. Brzydkie. Słabe. Udawane. To słabe. Udawane. Nie stańcie, nie może. Fikcja udawane, sztuczne. Nie widzi się w odbiciu, nie macie. Słabe, brzydkie, słabe, wane. To słabe, udawane. Nie stańcie, nie może. Fikcja udawane, sztuczne. Obudziłem się zlany potem. Pół dnia spędziłem leżąc, wyczerpany, po ledwo co przespanej nocy i rozmyślając nad koszmarem, który w ciągu jej mnie nawiedził. Gdy w końcu zdecydowałem, trzeba podjąć męskie kroki. Tak dłużej być nie może. Nie zwlekałem długo, natychmiastowo zerwałem się z łóżka, dopadłem do komputera i od razu zacząłem szukać. Wiedziałem, że nie ma tutaj miejsca na półśrodki. Trzeba działać szybko i zdecydowanie. Tak, to było to. Pozostało jedynie wyciągnąć telefon i wybrać numer. Halo? Tak. Potrzebuję go. I zaczęło się najgorsze. Oczekiwanie. Każda godzina za godziną wydawała się nie mieć końca. Każda minuta trwała prawdziwą wieczność. Gdy nagle dzwonek do drzwi. Tak, to właśnie to, na co czekałem. Nie pozostało mi nic innego, jak tylko zamontować tą bestię. Zdeterminowany i pobudzony adrenaliną wziąłem się do roboty. Nie minęło nawet kilkanaście minut, a w mojej obudowie gościł już całkowicie nowy, potężny sprzęt. Wystarczyło jeszcze tylko zainstalować sterowniki graficzne, co było niemałym sprawdzianem mojej cierpliwości, i pobrać program GeForce Experience. Kiedy wszystko było już gotowe, mogłem ponownie zasiąść do gry. Ale nie tak jak ostatnio. Lepiej.
DXR, moi drodzy, czyli DirectX Ray Tracing. Technologia dostępna na najnowszych kartach z serii RTX od NVIDII, która daje nam możliwość generowania efektu, w jakim jest śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, co właśnie zostało zaimplementowane w grze Battlefield 5. Coś, co do tej pory nie byłoby osiągalne na komputerze przeciętnego szarego użytkownika i jego domowym sprzęcie, a jest to tylko wierzchołek góry lodowej i początek wszystkich możliwości, jakie dają nam nowe karty NVIDII. Myślę, że po tym wszystkim należy się położyć i w końcu spokojnie odpocząć. Tym razem naprawdę dobrze.